Badania na Maladerze są na maksa drogie. Jadę na badania krwi, bo od porodu, czyli od 4 miesięcy, ani razu nie sprawdzałam sobie wyników krwi. Muszę te śpiące u dziewczyny spakować, bo ona ostatnio wstaje o 10, a jest 8. A jakiego typu to badania? Dlaczego ich wartość to jest aż 500 euro? Gdzie je robiłam? Powiem może wieczorem, bo teraz się śpieszę, a dzisiaj jeszcze parę rzeczy chcemy ogarnąć na mieście i nie wiem, kiedy wrócę. Udało się zrobić wszystkie badania. Szybkie śniadanko, 10 euro. Równe. Nie wiem, jak to zrobiliśmy. Krew oddana, idę na spotkanie z dziewczynami. Kierunek Quinta Magnolia. Park tutejszy. Panowie sprzątają inscenizację. W azjatyckim sklepiku. Taka szybka. Znowu jesteśmy w tutejszym rejonie energetycznym. Paweł musiał coś załatwić, a przez to, że jesteśmy w trójkę z Miją, to mamy obsługę priorytetową, czyli weszliśmy właściwie bez kolejki. Właściwie wszędzie są przebieraki. Idziemy na jakiś lunch. Dalej jemy na mieście. Testujemy dzisiaj polską, wegańską knajpę na lunch. Fala, fala. Są polskie książki. W samym centrum Funchal jest Fala, fala. Knajpa założona i prowadzona przez Polkę. €23 za lunch dla dwóch osób. 2,5. Jeszcze jakieś liczniki wody Paweł w innym urzędzie przypisuje. Chodzenie z dziećmi po urzędach ma 1+. Jest się obsługiwanym priorytetowo, od razu. To jeszcze szybka kawa ze znajomym. Nie planowałam tego, ale odkąd wyszłam rano na badania krwi, to nie mam mnie już 10 godzin w domu. Co za dzień. Mała już śpi. Jeszcze robiła mi kąpiel. A Paweł robi makaron z krewetkami. I jako ciekawostkę, jemy tutaj sporo krewetek, ale są one hodowlane z Ekwadoru. Badania na Maladerze są na maksa drogie. Za 24 pojedyncze badania, które mam do zrobienia, laboratorium wyliczyło mi 516 euro, więc grubo. Za ten sam pakiet w Polsce płaciłam mniej niż połowę, zamawiając te badania u pacjenta, gdzie jeszcze pielęgniarka w wyznaczonej godzinie przyjeżdżała do mnie do mieszkania. Żeby nie było, to są takie normalne badania krwi, jak hemoglobina, badanie moczu, badanie hormonów tarczycy, witamina D, B12 czy ferytyna.
W tych wszystkich badaniach najbardziej mnie zdziwiła cena badania osteokalcyny, czyli badanie takiego białka odpowiedzialnego za mineralizację kości chyba, ponieważ tutaj to badanie kosztuje 60 euro, a w Polsce 50 zł. Bo ja nie byłam w takiej wypaśnej klinice ze złotymi klamkami, tylko w takim zwykłym, lokalnym laboratorium, do którego chodzą Maderyjczycy. Żeby te badania były bezpłatne, są dwie opcje. Pierwsza, trzeba mieć skierowanie od lokalnego, tutejszego lekarza i trzeba mieć albo numer UTENTE, czyli taki numer ubezpieczenia społecznego zdrowia tutejszy, albo kartę EKUS, czyli tą europejską kartę zdrowia, na którą też można robić badania. Druga opcja to jest mieć prywatne ubezpieczenie, które pokrywa tego typu świadczenia.